Witamy Państwa jeszcze raz. Jest 9 września 2015. Druga część w plenerze naszego spotkania. Proszę, oddaję Panu głos. Proszę, szanownej Pani, Zachód cofnął, to znaczy głównie Stany Zjednoczone i Anglia cofnęły uznanie polskich władz RP na uchodźstwie. Z tego powodu, żeby zlikwidować polskie siły zbrojne na uchodźstwie. Polskie siły zbrojne na uchodźstwie liczyło sobie armię w wielkości 250 tysięcy. Tu powiem taką małą dygresję, że w okresie I wojny światowej zorganizowano we Francji armię Halerczyków i ta 100-tysięczna armia Halerczyków przez nieokupowane Niemcy przyjechały do Polski i tu broniły sprawy polskie, począwszy od sprawy Lwowa, bo Piłsudski natychmiast wzywa, żeby ta armia pomogła, bo siły, możliwości w kraju były bardzo niskie. Natomiast paradoksem jest, że 250-tysięczna armia nie mogła przyjechać do Polski przez Niemcy okupowane. No to co to jest? Nie? I cofnięcie rządowi, uznania rządowi RP na uchodźstwie, celem tego cofnięcia była likwidacja polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Niestety generał Władysław Anders poszedł u władzy z Anglikami i przyzwolił na tą likwidację polskich sił zbrojnych na Zachodzie. Ale żeby to całkowicie te sprawy nie zostały do 100%, to utworzono Polską Organizację Wojskowo-Niepodległościową, żeby przynajmniej zostawić tak zwaną kadrówkę. I tą kadrówkę utworzono za rządów na uchodźstwie prezydenta Augusta Zaleskiego. I po śmierci Augusta Zaleskiego, to przepraszam szanowni, ale tak ogólnikowo, bo wszystko na temat, nie? Ta kadrówka, na czele tej kadrówki stał generał Czarnecki, jeśli nie przekręciłem do nazwiska. I później po śmierci Augusta Zaleskiego ten dowódca uznał prezydenta Juliusza Sokolnickiego, ale nie uznał tej linii uzurpatorskiej. No bardzo dobrze. Wreszcie ktoś uznał. Bo linia uzurpatorska, to muszę taką małą dygresję powiedzieć, że wywodzi się od Stanisława Ostrowskiego. A ostatnim nominatem nie był Stanisław Ostrowski, tylko Juliusz Sokolnicki, a zawsze też jak testamenty liczy się ostatnie nominacje. Oczywiście to powiadam w skrócie, bo szczegóły no to nie pamiętam. I ta Polska Organizacja Wojskowo-Niepodległościowa działała na Zachodzie. Generał Czarnecki zmarł. Potem był jego następca, nie pamiętam w tej chwili nazwiska, ale to jest w dokumentacji i w tej chwili komendantem głównym Polskiej Organizacji Niepodległościowej jest generał Kozak, który mieszkał w Kołobrzegu, a obecnie przeniósł się do tutaj na Mazowszu. Dokładnie i miejscowości nie pamiętam. Drugą organizację, taką paranemilitarną, otworzył generał Grudniewski z nominacji prezydenta Juliusza Sokolnickiego i to on nawiązał do tradycji strzelców. Tak. Eugeniusz Sendecki, pan doktor, robi dużo filmów na YouTube właśnie o generale Grudniewskim. Do strzelców i generał Grudniewski z nominacji prezydenta Sokolnickiego, prawda, utworzył tą grupę strzelecką. On w tej chwili mieszka w obszarze Gór Świętokrzyskich. Czyli... Dzień dobry. Czaczek to dla mnie. Dziękuję bardzo. A tu jakieś takie pierogi. To są te pierogi. Małą przerwę do następnego odcinka.